Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na webinarium dotyczącym systemu BlueSmart, który w szczególności pokaże Państwu, jak nadawać uprawnienia z użyciem profili czasowych. Ja nazywam się Miron Łukaszczyk, pracuję w firmie Winghouse na stanowisku specjalisty do spraw systemów elektronicznych i postaram się Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pojawią się pewnie pod koniec webinarium. No i zaczynamy. Na wstępie chciałbym Państwa uraczyć filmem, który pokaże mniej więcej, jak działa system BlueSmart, bo domyślam się, że część z Państwa z systemem się nie spotkało i potrzebne są informacje wprowadzające. Proszę Państwa, jak było widać na filmie, ważną rzeczą w systemie BlueSmart jest czytnik aktualizujący. Jak to pokrótce działa? Ten czytnik jest podłączony do sieci komputerowej w obiekcie. To właśnie ten czytnik służy do aktualizacji kluczy. Administrator, korzystając ze swojego komputera, zmienia uprawnienia, zmienia parametry kluczy, wpływa na działanie całego systemu właśnie poprzez zmiany, które wędrują po sieci komputerowej do czytnika. Ten czytnik z reguły jest umieszczany w dogodnym miejscu, w obiekcie, gdzie pracownicy, użytkownicy przechodzą przy głównym wejściu na przykład, czy w jakimś korytarzu pracowniczym, tam gdzie z łatwością można na parę sekund klucz umieścić w czytniku przy codziennym logowaniu. A po co to logowanie? Tak naprawdę klucze użytkowników roznoszą uprawnienia i zapamiętują uprawnienia, które administrator im przyznał. W związku z tym, że administrator jak gdyby nie ma konieczności, nie musi odwiedzać wkładek, wszystkie uprawnienia są zapisywane na kluczach, więc jeżeli należy dodać jakieś uprawnienie czy odebrać uprawnienie, ta zmiana wprowadzona w komputerze, w oprogramowaniu zarządzającym jest transmitowana do czytnika, a ten czytnik czeka na odwiedzenie go przez klucz użytkownika. W związku z tym, że klucze użytkowników mają określony czas ważności, to znaczy niejako zmusza się tego użytkownika do wizyty w czytniku, żeby wymusić ruch danych w sieci, ponieważ komponenty, które wchodzą w skład systemu BlueSmart, to są komponenty zazwyczaj offline, czyli niepodłączone do sieci, niepodłączone ze sobą bezpośrednio, tylko działające niezależnie. Winghouse wprowadził takie pojęcie sieci wirtualnej, którą tworzą poruszające się między komponentami klucze. Klucze użytkowników pobierają dane z czytnika, zapamiętują te dane i przekazują je do wkładek w czasie otwierania drzwi. Podobnie wkładki pewne informacje zapisują na kluczach i te klucze przy kolejnym logowaniu przekazują je dalej do systemu i administrator
dostaje te informacje niejako bez swojego udziału, ponieważ pracownicy, użytkownicy kluczy zapewniają ten ruch danych w sieci. Co jeszcze trzeba powiedzieć o czytniku? Taki czytnik oprócz funkcji zmiany danych, oprócz funkcji transmisji danych może również na przykład otwierać nam drzwi elektrycznie sterowane, czy to jakiś szlaban nawet, czy jakiś tripod, cokolwiek, co jest sterowane elektrycznie przy okazji uaktualnienia kluczy, możemy również niezależnie od samego uaktualnienia nadać uprawnienie do otwarcia drzwi w określonych godzinach. Nie ma problemu, żeby to w jakiś sposób usystematyzować, uszczelnić. Trzeba powiedzieć również o tym, że sam czytnik, niekoniecznie jeden, bo może być ich więcej w systemie, jest bardzo ważnym elementem z punktu widzenia zarządzania całym systemem Blue Smart. Przejdę do kolejnych komponentów systemu i pokażę Państwu film, jak to w rzeczywistości funkcjonuje. No, oczywiście głównymi komponentami są nasze wkładki elektroniczne, które wmontowane w drzwiach pracują niezależnie z własnym zasilaniem. Są bardzo łatwe w montażu, ponieważ wymienia się jeden do jeden wkładkę mechaniczną za wkładkę elektroniczną za wkładkę mechaniczną. Są przede wszystkim bardzo wydajne, jeżeli chodzi o pracę na jednym komplecie baterii. Potrafią pracować 5 lat. Także to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Można prawie że zapomnieć o tym, że te baterie tam funkcjonują. No i przede wszystkim mają design, który pozwala umieścić je praktycznie w każdych drzwiach, czy to drzwiach nowoczesnych, czy stylizowanych, czy wręcz drzwiach zupełnie historycznych. Wszędzie wpasują i wszędzie wyglądają dobrze. Ze względu na potrzeby, no to wkładki Blue Smart mogą być użyte różnorakie. Mamy wkładki dwustronne, wkładki jednostronne, wkładki z gałką do drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, wkładki typu biurowego, ta wkładka typu BS05, jest wkładka, w której tylko z jednej strony mamy kontrolę elektroniczną, po drugiej stronie jest możliwość otwarcia nieuprawnionym kluczem. No, ze względu na to, że w biurze nikt się nie zamyka, taka wkładka jest tańsza i można ją zastosować w sytuacji, kiedy chcemy poszerzyć firmę w taki system. Klucze. System Blue Smart opiera się na takim klasycznym otwieraniu, czyli klucz należy wsunąć do wkładki i obrócić go tak, jak obracamy klucz mechaniczny we wkładce mechanicznej. Nasze klucze elektroniczne są pozbawione baterii. Zasilanie elektroniki klucza następuje poprzez zasilanie z wkładki. Jest to bezpołączeniowe, nazwijmy to, bez połączenia galwanicznego operacja. Są szczelne, odporne na warunki zewnętrzne. Mówimy, że można je prać w pralce, można je dezynfekować. Nie ma kłopotu, nie grozi to uszkodzeniem elektroniki klucza. Proszę Państwa, oprócz kluczy w systemie mamy jeszcze wiele innych identyfikatorów. Klucze są identyfikatorem uniwersalnym, to znaczy takim, który potrafi otworzyć wkładkę i otworzyć drzwi sterowane z czytnika. Natomiast są sytuacje, w których chcemy korzystać z innego typu identyfikatorów, typu właśnie karta elektroniczna, czy to brelok, czy opaski na rękę, czy też klucze mechatroniczne, to znaczy klucze mechaniczne z wbudowanym transponderem, który to klucz mechaniczny oczywiście obsługuje
wkładki mechaniczne, może być to klucz systemowy, więc może działać w rozbudowanym systemie mechanicznym i jednocześnie może otwierać elektroniczne czytniki, może wyzwalać czytniki, na przykład BlueSmart, zależnie od tego, jaki transponder zostanie użyty w tym kluczu. Tak jak wspomniałem o tych identyfikatorach, wspominałem o tych czytnikach, mamy całą gamę czytników, które możemy w tym naszym systemie BlueSmart zastosować. Nie zawsze wkładka jest rozwiązaniem idealnie dopasowanym do naszych potrzeb. Przykład, jeżeli mamy jakieś przejście w firmie i to przejście jest często używane, zdecydowanie wygodniej jest zbliżyć klucz do czytnika, który to czytnik wyzwoli nam otwieranie drzwi za pomocą czy elektrorygla, czy też jakieś zwory, czy też na przykład zasuwnicę elektryczną, niż gdybyśmy mieli za każdym razem wsuwać klucz do wkładki i obracać tym kluczem wkładkę. Także mamy możliwość wyboru wielu czytników w wielu różnych wzorach dostosowanych do istniejących na rynku systemów. Nie ma kłopotu, żeby zastosować taki czytnik do sterowania na przykład alarmem, czy też jakimś kołowrotem szlabanym, czy drzwiami rozsuwanymi. Ciekawym elementem systemu BlueSmart są też zamki meblowe. Zamykanie drzwi wydaje się rzeczą naturalną, ale już elektroniczne zabezpieczanie mebli już jest rzeczą dość niespotykaną. Winghouse oferuje kilka typów zamków meblowych. To mogą być zwykłe zamki do szuflad, to mogą być takie solidne, mocne zamki trzypunktowe, które wysuwają nie tylko rygiel, ale również te rozpórki górną i dolną przy szafach na przykład, czy w jakichś kontenerach ciężkich. Są też zamki do kontenera biurowego, w których zestaw szuflad jest jakby centralnie blokowany przez jeden zamek. Taki zamek meblowy, każdy z nich, tak naprawdę to jest część wewnętrzna w meblu, nazwijmy to, czy w szufladzie, która jest niewidoczna z zewnątrz. Natomiast od zewnątrz mamy czytnik dla zamków meblowych, który to czytnik jest tym elementem zbierającym dane z klucza. Jeżeli klucz jest uprawniony, wówczas powoduje to wyzwolenie napędu i rygiel zamka meblowego cofa się bądź wysuwa, zależnie od tego, czy otwieramy, czy zamykamy szufladę na przykład. Jednym z ostatnich naszych produktów związanych z systemem BlueSmart, który niejako uzupełnia gamę rozwiązań, jest elektroniczna klamka. Klamka jest bardzo ciekawym rozwiązaniem właśnie w przypadku pomieszczeń, które bardzo często otwieramy. Na przykład jest to biuro. Może to być też oczywiście zastosowanie hotelowe, też nie ma problemu. To działa mniej więcej w ten sposób, że naciśnięcie klamki, kiedy drzwi są zareglowane, nie powoduje cofnięcia się rygla. Ta klamka po prostu ma taki jałowy bieg, można ją nacisnąć, ale bez efektu. Natomiast po zbliżeniu tutaj do naszego czytnika uprawnionego klucza, taki klucz powoduje zadziałanie mechanizmu wewnątrz i naciśnięcie klamki cofa rygle, więc możemy po prostu wejść do pomieszczenia, nie manewrując w żadnej wkładce, po prostu zbliżamy klucz, czy też inny identyfikator, który wcześniej pokazywałem, jeżeli jest uprawniony, pozwoli nam to otworzyć pomieszczenie poprzez zbliżenie i naciśnięcie klamki.
Od wewnątrz oczywiście taką klamkę zawsze można otworzyć przez naciśnięcie dźwigni bez żadnego kłopotu. Nie wymaga to użycia żadnego identyfikatora. Jeszcze parę słów o urządzeniu, które niejako jest niezbędne, jednocześnie często zalega w szufladzie administratora systemu, ponieważ jest używane no niezbyt często. Programator, urządzenie, które jest wymagane przy instalacji systemu, przy konfigurowaniu komponentów, przy dodawaniu, przy zbieraniu danych z systemu, urządzenie dostarczane razem z oprogramowaniem. W tej chwili jest dostarczany do systemów nowoczesny programator z dotykowym wyświetlaczem bazujący na systemie Linux, który jest możliwy do podłączenia poprzez zarówno interfejs USB, jak i sieć przewodową i bezprzewodową. Ten programator jest niezbędny do uruchomienia programu ze względu na to, że jest czytnikiem karty elektronicznej, która jest jak gdyby kluczem do naszego programu zarządzającego systemem BlueSmart. Podsumowując, zalety systemu, zalety komponentów. Te komponenty, jak wspomniałem, to są urządzenia offline, czyli fizycznie niepodłączone ze sobą bezpośrednio. Natomiast mamy tutaj sytuację, że klucze, które poruszają się jak gdyby między tymi komponentami, przenoszą dane w obu kierunkach. Co warto podkreślić? To, że klucz jest używany we wkładkach w taki klasyczny sposób, czyli fizycznie trzeba go obrócić. To eliminuje konieczność stosowania jakichkolwiek napędów we wkładce. To tak naprawdę my obracamy zabierakiem wkładki, którą dalej wkładka porusza mechanizmem zamka. Natomiast w zasadzie zasilanie jest potrzebne tylko do działania elektroniki, a gdyby trzeba było zastosować jakikolwiek napęd, to zasilanie musiało być dużo bardziej wydajne, co powoduje, że nie zmieściłoby się w tych małych gabarytach wkładki. Nasze rozwiązanie jest dość kompaktowe i wszystko zmieściliśmy wewnątrz wkładki. W związku z tym, że wkładka jest tak niewielka i nie wymaga specjalnego kablowania, można ją w ciągu kilku chwil wymienić. Wystarczy, żeby zamek posiadał miejsce na standardową wkładkę. Także bez kabli, bez problemów, jedna śruba mocująca i gotowe. Wiadomo, system elektroniczny jest zupełnie innym rozwiązaniem niż system mechaniczny, w którym trzeba zaprojektować na początku, kto gdzie będzie miał dostępy. Tu w systemie elektronicznym mamy tą różnicę, że możemy w dowolnym momencie wielokrotnie, bezkosztowo zmieniać, kto i gdzie będzie wchodził. Możemy sprawdzać, kto wchodził do danych drzwi, ponieważ każda wkładka ma swój zegar. W związku z tym możemy dokładnie określić, w jakich godzinach mogą dane osoby wchodzić do pomieszczeń. Możemy sprawdzać, kiedy wchodziły, możemy to ograniczać w dość wygodny sposób. Zmiana uprawnień też jest łatwa, to też pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Nie wspomniałem o tym, że klucze BlueSmart, które na co dzień używamy, mogą również funkcjonować z innymi systemami. W związku z tym, że klucz posiada transponder zgodny z systemem BlueSmart, tutaj w tej części, która jest wsuwana do wkładki, dodatkowo możemy jak gdyby zintegrować ten klucz z innym systemem na dwa sposoby. Jeden sposób to taki, że musimy mieć ten drugi system
z czytnikiem, który potrafi czytać nasz typ transpondera, nasz, czyli bluesmartowy typ transpondera. Natomiast jeżeli to jest niemożliwe i nie chcemy żadnych ingerencji w systemie obcym wprowadzać, możemy zintegrować to w ten sposób, że zainstalujemy dodatkowy transponder w kluczu bluesmart. Klucz wtedy stanie się dwusystemowy, będzie otwierał komponenty bluesmart i jednocześnie system innej firmy, który na przykład już w obiekcie funkcjonuje, który chcielibyśmy również obsługiwać za pomocą jednego identyfikatora dla uproszczenia na przykład kontroli pracowników. Więc nie ma problemu, możemy taką integrację przeprowadzić. Proszę Państwa, teraz chciałbym chwileczkę Państwa zainteresować filmem, który pokaże mniej więcej, jak działa ten system bluesmart w praktyce. System bluesmart umożliwia niezwykle elastyczne zarządzanie prawami dostępu w Państwa firmie. Na początku dnia pracy każdy pracownik otrzymuje uprawnienia dostępowe z czytnika kluczy elektronicznych. Od tego momentu klucz jest aktywny przez z góry określony czas, a jego posiadacz ma dostęp do wszystkich przypisanych mu pomieszczeń i stref w budynku. Dzięki temu osobom o różnym czasie pracy można nadawać prawa dostępu na określony czas. Gdy czas pracy danej osoby się kończy, automatycznie kończy się także czas aktywności jej klucza. Pracownik nie musi deaktywować klucza bluesmart na koniec dnia pracy. Niezależnie od tego, czy pracownik pracuje w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin, w systemie bluesmart prawa dostępu nadawane są na określone dni tygodnia zgodnie z indywidualnym czasem pracy poszczególnych osób w Państwa firmie. Proszę Państwa, teraz chciałbym przejść do zasadniczej części naszego webinarium, czyli powiedzieć coś na temat nadawania uprawnień z użyciem profili czasowych. Na ekranie widzicie Państwo menu naszego programu do zarządzania systemem bluesmart w wersji Blue Control Start i w opcji ustawień mamy dwa takie zasadnicze ustawienia, edycja profili czasowych i lista dni wolnych. Pokażę Państwu te nasze profile czasowe. Co to są te profile? To są takie harmonogramy, według których będziemy chcieli nadawać uprawnienia do wkładek, do komponentów typu czytniki, klamki, zamki meblowe, ponieważ dostęp może być zarówno bez restrykcji, czyli taki, który raz nadany pozwala użytkownikom wchodzić do pomieszczeń przez cały czas. Natomiast możemy też nadać te uprawnienia z takimi ograniczeniami czasowymi. I teraz w tym systemie Blue Control Start mamy do wyboru tak naprawdę 15 profili czasowych ruchomych, bo jest ich w sumie tutaj 16. Natomiast ten pierwszy jest profilem bez restrykcji, czyli takim nazwijmy to zero-jedynkowym. Natomiast pozostałe 15 możemy w dowolny sposób modyfikować i ustalać sobie, kto kiedy ma wchodzić do pomieszczeń. Przykład takiego profilu, proszę zobaczyć, profil numer 2. Możemy go sobie oczywiście nazwać dowolnie, z reguły w nazwach opisuje się zakres działania. Ja sobie zmodyfikowałem ten profil przykładowo dla poniedziałków. Dostęp będzie od 7 do 12 z przerwą na lunch i od 12.45 do 19. Oczywiście każdy z tych dni tygodnia możemy sobie indywidualnie zaprogramować z dokładnością do kwadransa. Mamy wpływ również na możliwość dostępów w czasie świąt.
O świętach powiem za chwilę. Natomiast to jest nowość, która się pojawiła niedawno. Dzień jest podzielony jakby na dwie części. Wcześniej był to jeden zakres czasu, w tej chwili są jak gdyby dwa. Nie ma problemu, możemy niejako zmusić pracownika do tego, żeby zablokować mu dostęp w czasie obowiązkowego lunchu czy jakiejkolwiek innej przerwy w ciągu dnia. Może to być dostęp w jednym kawałku, tak jak na przykład tutaj we wtorek domyślnie, cały wtorek, czyli od północy do końca dnia jest dostęp, a może to być podzielone na dwie części. Chyba się zapędziłem, proszę tylko dać chwileczkę. Aha, okej, jest w porządku. Proszę Państwa, lista dni wolnych. Dni wolne to takie dni, w których teoretycznie nie ma nas w pracy, więc jeżeli zarządzamy systemem, mamy możliwość ograniczenia pracownikom możliwości wejścia do pomieszczeń według kalendarza dni wolnych. No, dni wolne, jak Państwo wiecie, są i stałe, i ruchome. Dlatego tutaj firma Winkhaus, tworząca oprogramowanie do systemu, przewidziała możliwość modyfikacji tych dni wolnych i stworzenia też dni wolnych ruchomych. Proszę zwrócić uwagę, taki przykład modyfikacji dnia wolnego, 1 stycznia, data stała, ale gdybyśmy cokolwiek chcieli zmienić, czy wprowadzić sobie nowy dzień wolny, jeżeli on jest zmienny, możemy od danej daty, może być od Wielkanocy, która jest świętem ruchomym, prawda, możemy sobie uzależnić, tak jak na przykład Boże Ciało jest związane z Wielkanocą, więc jest to święto ruchome w ciągu, zmienia się to co roku, więc możemy to automatycznie programować i kiedy zaznaczymy ograniczenie dla świąt, wówczas pracownik nie będzie mógł wejść w te święta do pomieszczeń w firmie. Tak, o właśnie jeszcze raz lista dni wolnych. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w oprogramowaniu jest ta lista jakby predefiniowana. Te wszystkie święta, które oficjalnie mamy w kraju, są już wypisane, zaznaczone. Mamy możliwość dołożenia jeszcze 4 dni wolnych, które chcielibyśmy w jakiś sposób uznać jako wolne. Możemy to zmodyfikować. Teraz coś na temat parametrów klucza. Użytkownicy, którzy używają na co dzień kluczy, muszą je aktywować w czytniku i robić to cyklicznie co jakiś interwał. Proszę zwrócić uwagę, że dla tych kluczy mamy pewne parametry, które administrator może zmieniać. Właśnie jak ten interwał aktualizacji, czyli częstotliwość wizyt w czytniku, możemy ustalić datę zarówno od kiedy dany klucz ma być ważny, również do kiedy ma być ważny. Możemy określić, że na przykład wpuszczamy do firmy ekipę remontową, która dostaje własny klucz i ustalamy z góry, w jakich dniach ten klucz będzie ważny. Nawet jeżeli on zginie, on przestanie być działającym kluczem w systemie niejako automatycznie, dlatego że wszystkie komponenty BlueSmart mają wbudowany zegar z kalendarzem i w łatwy sposób możemy takie ograniczenia wprowadzać. Dla każdego z kluczy możemy przypisać dwa ruchome profile czasowe. Proszę zwrócić uwagę, tutaj profil numer 2, profil czasowy numer 3, możemy je przypisać do danego klucza, aby później móc te klucze używać do nadawania dostępu do pomieszczeń. Tutaj wygląd tej listy rozwijanej właśnie dla interwałów aktualizacji. Proszę zwrócić uwagę, że jest możliwość
wyłączenia aktualizacji, ta pierwsza opcja bez, oznacza to, że klucz, który działa w systemie, nie musi cyklicznie odwiedzać naszego czytnika. Ma to oczywiście swoje plusy dla tego użytkownika, ale ma też minusy dla administratora, polegające na tym, że jeżeli ten klucz zginie, to jedyną drogą do zablokowania tego klucza będzie konieczność użycia programatora, który to programator jak gdyby wpisze ten klucz na czarną listę we wkładkach, które normalnie byłyby przez ten klucz otwierane. Natomiast w sytuacji, kiedy nie możemy w żaden sposób ograniczyć czasu działania tego klucza, bo wyłączyliśmy konieczność aktualizacji w czytniku, wówczas niezbędne jest użycie takiego programatora. Mamy tutaj szeroki zakres możliwości, jeżeli chodzi o czas działania klucza. Przykładowo domyślnym parametrem jest jeden dzień, czyli do północy danego dnia dany klucz działa. Żeby działał znowu, trzeba odwiedzić czytnik. W normalnym układzie, kiedy pracownicy pracują jednozmianowo, to jest jak najbardziej wystarczające. Przychodzimy rano, odbijamy klucz w czytniku, klucz działa do północy, więc z dużym zapasem, jeżeli chodzi o nasze godziny pracy. Gdyby wchodziły w grę klucze używane przez pracowników zmianowych, nie ma problemu, możemy im dać na przykład na 10 godzin, możemy dać na 24 godziny. Są tutaj możliwości. Podobnie ten profil czasowy, o którym wspominałem, możemy przypisać jeden z tych naszych dowolnych ruchomych 15, które każdy możemy indywidualnie zmodyfikować i praktycznie każdy klucz może mieć inny zestaw przypisanych profili czasowych po to, żeby te profile czasowe móc wykorzystać do nadawania uprawnień. Na ekranie Państwo macie w tej chwili takie podstawową tabelę uprawnień, którą administrator najczęściej odwiedza, najczęściej zmienia. Proszę zwrócić uwagę, że na tej matrycy, która no, w moim przypadku jest bardzo uboga, bo ma tylko dwa klucze tutaj oznaczone kolorem czerwony, żółty, numery indywidualne kluczy i dwie wkładki oznaczone biuro i drzwi główne. Dodatkowo jest też czytnik przy tych drzwiach głównych. Ten czytnik, tak jak wspomniałem, może otwierać drzwi, które są sterowane elektrycznie i tutaj nadajemy te dostępy jakby niezależnie od tego, że dostęp jest do wkładki. I przykładowo klucz czerwony ma dostęp do tego przekaźnika w czytniku bez restrykcji, kropka jest wypełniona, natomiast do drzwi głównych ma z restrykcjami. Tutaj na ekranie próbujemy nadać uprawnienia dla klucza żółtego, który ma otwierać pomieszczenie oznaczone biuro. I program wtedy pyta, jakiego typu ma być to uprawnienie, czy właśnie bez ograniczenia czasowego, bez restrykcji, czy dla tego pomieszczenia nadajemy uprawnienie zgodnie z którymś z dwóch profili czasowych, które przypisaliśmy wcześniej do żółtego klucza. Tak jak wspomniałem, każdy klucz może mieć inny zestaw tych ruchomych profili i każdy z nich możemy użyć dla pomieszczeń, które chcemy, aby dany klucz otwierał. Tu wybraliśmy profil numer 3, domyślnie od poniedziałku do piątku przez cały dzień. Tutaj dane już zostały wysłane do czytnika. Klucz pobrał te dane i kiedy najedziemy sobie na dany punkt, widzimy tutaj podświetlenie kolumny klucza żółtego z wierszem pomieszczenia biuro. I program podaje, że mamy tutaj profil czasowy i widać, że to kółko jest wypełnione w połowie, co oznacza, że dostęp jest ograniczony w czasie. Wspomniałem wcześniej o tym, że
że baterie działają dość długo. Ktoś może zapytać, a co się stanie, kiedy te baterie przestaną działać? Oczywiście takie sytuacje teoretycznie mogą się zdarzyć, kiedy wkładka nie poinformuje poprzez klucze administratora o słabym stanie baterii. Możemy użyć programatora, który wraz z uprawnionym kluczem otworzy nam taką wkładkę w cyklu awaryjnym. Natomiast na co dzień wkładki same o tym informują i chciałbym pokazać Państwu krótki film na ten temat. Zapraszam. Blue Smart firmy Winghouse to system całkowicie samowystarczalny. Wszystkie wkładki są wyposażone w baterie. Wkładki Blue Smart sczytują aktualne dane i przekazują je innym kluczom. Poza tym zapisują w pamięci ostatnie 2000 cykli roboczych. Co 10 dni wkładki przesyłają informacje o stanie baterii do wybranych kluczy. Przy porannym logowaniu klucze przekazują te informacje do administratora systemu, który widzi, czy dana bateria musi zostać wymieniona, czy nie. Jeśli w ciągu tych 10 dni stan baterii osiągnie poziom krytyczny, wówczas wkładka przekazuje te informacje samodzielnie i niezwłocznie logującym się kluczom. Administrator może od razu powiadomić montera o potrzebie natychmiastowej wymiany baterii. Nie ma konieczności ręcznego kontrolowania baterii. Blue Smart kontroluje się sam. Proszę Państwa, w zasadzie to tyle chciałem Państwu przekazać, jeżeli chodzi o nadawanie uprawnień z użyciem profili czasowych w naszym systemie elektronicznym Blue Smart. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to zapraszam, można wpisywać te pytania, ja postaram się odpowiedzieć. Chciałbym zachęcić Państwa do przeglądania naszych filmów na YouTubie. Mamy sporo filmów, które reklamują, informują w zasadzie naszych klientów o działaniu systemów, o nowościach, o różnych ciekawych rozwiązaniach, które na rynek wprowadzamy. Jest pierwsze pytanie, czy prezentowane wkładki są dostępne z tak zwanym niezależnym obrotem zawieraka wymaganym w niektórych zamkach antypanicznych. Więc wkładki w większości przypadków niestety nie mają tego wolnego obrotu zawieraka. W tej sytuacji proponujemy taką wkładkę elektroniczną z gałką, mamy taką specjalną wkładkę, natomiast ja jej tutaj nie prezentowałem, ponieważ ona jest dość rzadko używana, ale w ofercie jest taki typ wkładki, wtedy elektronika tej wkładki jest zintegrowana w takiej gałce, którą obracamy przy otwieraniu drzwi. Nie ma tam jakby gniazda na klucz. Klucz przykładamy i obracamy zawierak gałką. Także na to pytanie odpowiadam. Tak, jest taka wkładka, ale nie prezentowałem jej tutaj, ponieważ jest dość rzadko używana. Jeżeli Państwo nie macie więcej pytań, ja bardzo dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu troszeczkę nasz system Blue Smart. Jeżeli będziecie Państwo mieli w przyszłości jakiekolwiek pytania, śmiało można do firmy dzwonić, prosić o informacje. Ja chętnie odpowiem. Na pewno nie jestem w stanie w tak krótkim czasie przekazać wszystkich tu informacji. Zresztą nie taki był cel. Chciałem Państwa tylko zachęcić do zainteresowania się systemem, ponieważ system jest naprawdę ciekawy i cały czas rosną jego funkcjonalności.
Więc tutaj możemy powiedzieć, że system cały czas żyje, mimo że już jest parę lat na rynku, cały czas jest udoskonalany i docieramy do coraz większej rzeszy klientów. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.